Siemanko wszystkim, z tej strony Kador i witam was w kolejnym odcinku z gry Euro Truck Simulator 2. Dzisiaj będę transportować gąsienicę i jest to ponownie, tak samo jak w poprzednim odcinku, transport bardzo pilny, gdyż on ma tutaj właśnie trzy takie czerwone trójkąciki, czyli jest to bardzo pilna dostawa, także muszę się z tym spieszyć. Chociaż do tej pory właśnie jeszcze nie udało mi się na całe szczęście spóźnić z taką dostawą. Musiałbym się nieźle postarać chyba, żeby się spóźnić. Musiałyby być jakieś korki, musiałbym jakoś zabłądzić. Albo, i to chyba jest najpewniejszy sposób, po prostu się przespać. Gdybym był bardzo zmęczony, to wtedy raczej to jest pewniak, że bym się z takim transportem spóźnił. I do tej pory nie wiedziałem, co się stanie, jeżeli się spóźnię. Na szczęście wy w komentarzach mi napisaliście, że straciłbym chyba trochę kasy z konta, czy coś takiego, więc to zależy ile też tej kasy. Na szczęście trochę jej mam, chociaż nadal tam spłacam te pożyczki, ale spokojnie, pracownicy zarabiają, ja zarabiam, więc jakoś firma na razie sobie radzi. Choć oczywiście przydałoby się więcej pieniędzy mieć na ewentualną w przyszłości jeszcze na jakieś wstawianie nowych części do mojej ciężarówki, bądź też na zakup jakiejś w przyszłości nowej. Dobra, czekajcie, tutaj jedzie ktoś, czy nie jedzie, dobra. Okej, to myślę, że zaraz będę mógł przejść do tematów, które mi zadawaliście w komentarzach pod poprzednim odcinkiem. Przypominam, że jeżeli ktoś chce napisać temat, to najlepiej, jeżeli przed tym tematem byłaby duża literka T w nawiasie kwadratowym bądź zwykłym, gdyż, słuchajcie, bardzo mi to ułatwia później odnajdywanie tych tematów, kiedy chcę już właśnie zacząć nagrywać odcinek. Co do tematów, to wypowiadam się na różne naprawdę tutaj jakieś kwestie, choć najczęściej po prostu lubię tematy związane po prostu z grami, z branżą gier, czy to na przykład po prostu z grami, które nagrywam na kanale, ale oczywiście nie tylko. Jakieś tam filmy, seriale, raczej unikam tematów jakichś skrajnie kontrowersyjnych, politycznych, religijnych i tak dalej, bo mnie to po prostu nie interesuje się wypowiadanie na takie tematy w odcinkach. Ja wolę po prostu takie coś bardziej związanego ze światem gier, popkulturą i tak dalej. To tak dla przypomnienia, bo czasami są takie tematy, które ja czytam i myślę sobie, nie wierzę, że ktoś chce, żebym ja się na to wypowiedział. Takie dosyć, mnie nie interesujące po prostu. Dobra, to zaraz przejdę do pierwszego tematu. Dzisiaj mam bodajże 3 i mam nadzieję, że zdążę się na nie wypowiedzieć. Oj, tam gościu jedzie, ale zatrzyma się czy nie? Myślałem. Trochę chciałem mu się wpierdzielić, przyznaję, bo już mi się pas kończył, ale dobra, jakoś się udało wjechać. Generalnie jestem teraz we Włoszech i być może chciałbym sobie teraz tutaj trochę pojeździć. Tak więc, pierwszy temat jest od widza o niku Cannabis99. Co sądzisz o najnowszym filmiku z rozgrywki z Cyberpunka 2077? O! Ty to, Cannabis, wiesz, jaki temat mi zadać, bo to jest bardzo, bardzo coś, co mnie bardzo mocno interesuje. Mam nadzieję, że wielu z was również, bo to jednak Cyberpunk. Właśnie, w końcu dostaliśmy coś nowego z najbardziej wyczekiwanej przeze mnie gry ostatnich lat. Po prostu na żadną grę nie czekam tak jak na Cyberpunka. A jeszcze sobie trochę poczekam, bo to się zapowiada po prostu cudownie. I w końcu dostaliśmy nowy materiał, taki 15 minut nowego materiału, plus tam jakieś wywiady z twórcami gry. To był generalnie skrócone to, co podobno było pokazywane, czy to na targach E3, czy targach Gamescom w tym roku. I co sądzę o tym właśnie najnowszym gameplayu? Szkoda, że taki był trochę krótki, trochę taki poszatkowany, że tam więcej widzieliśmy takiego montażu po prostu tego wszystkiego sprawnego, zamiast po prostu dać nam długi jakiś gameplay, gdzie sami byśmy wszystko zobaczyli, może ewentualnie tylko z drobnym komentarzem. Chciałem ich wyprzedzić, ale patrzę, że oni teraz dodali trochę gazu, więc to trochę było słabe w tym gameplayu, że mało było w nim takiego właściwego gameplayu, a za dużo paplaniny i tego montażu, ale generalnie wygląda to po prostu fantastycznie. Były tam przedstawione jakieś nowe elementy, pierwszy raz tak bardziej, na przykład hakowanie, jakieś możliwości naszego bohatera, też sporo walki było, bohatera, czyli V. I kurczę, ja tak, słuchajcie, na to czekam po prostu. Tam po pierwsze grafika wygląda tam przecudnie,
Chociaż wiadomo, jeśli oglądałem to na YouTubie, no to wiadomo, YouTube to tam on... No trochę jest, wiecie, zawsze problem z tym bitrate'em, jest ta kompresja, więc to i tak nie są pełne wrażenia, jeżeli chodzi o grafikę. Jestem ciekaw, jak będzie z optymalizacją. Serio, bo to wygląda tak dobrze, że no jest to tak złożona gra, że trochę się boję o optymalizację. Zobaczymy, jak to będzie chodzić na PC-cie. Ciekawe, jak to na konsolach będzie chodzić. To jest jeszcze ciekawsze w sumie. Ale fajnie tam wszystko zostało pokazane, te różne... To, czy chcemy grać na przykład jako, głównie jako taki haker, hakując wszystko, czy też chcemy grać jako taki gościu, który robi rozpierduchę, ma dużo życia i może się świetnie posługiwać bronią, no świetnie to po prostu wygląda. Jeszcze jest trzecia klasa taka postaci, czyli taki technik, też po raz pierwszy został pokazany bardziej taki trochę interfejs, jak to wszystko wygląda, no kurczę, zapowiada się to miodnie. No mam, słuchajcie, trochę swoich zastrzeżeń co do Cyberpunka. Bo to nie jest tak, że po prostu ta gra... Bo mógłbym długo gadać o zaletach, co mnie tam wciąga, to jak będzie to wszystko, jak ten świat będzie wyglądać, jakie będą wybory tam pewnie, rozgałęzienia, wszystko, jak fabuła tam będzie, rozgrywka, to wszystko mi się do tej pory podoba. Ale ja mam parę takich swoich ale, co do tego, co zobaczyłem do tej pory z Cyberpunka, jak on się zapowiada. Po pierwsze, to, że większość gry będzie z perspektywy FPP, w sensie... Podobno ostatnio była taka informacja, że większość cutscenek, skrajna większość jakichkolwiek cutscenek, przerywników filmowych czy coś, będzie w tej grze po prostu z perspektywy pierwszej osoby. I to jest coś, czego ja nie do końca ja to lubię, słuchajcie. Ja lubię, jeżeli właśnie cutscenki, dialogi to, no dobra, dialogi to co innego, ale cutscenki akurat ja lubię, kiedy... No i na konsolę są one zrobione w taki, wiecie, filmowy sposób właśnie, no... Czyli tak jak na przykład w Wiedźminie 3, że one są tak fajnie wyreżyserowane i tak dalej. Co? Spowodowanie... Och, shit! Kurde, nie, tak się rozgadałem, nie spojrzałem w lusterko i wjechałem w goście. Ajajaj. I tego też chciałem wyprzedzić, ale patrzę, że docisną trochę gazu, ale zobaczymy. Nie, no dobra, pierdziele, nie będę się sadzić. I blokować pasa. No właśnie, ja jednak lubię, jeżeli cutscenki są takie filmowe, dobrze wyreżyserowane, a nie tylko takie z perspektywy pierwszej osoby. To jest po prostu coś, co mi się osobiście nie podoba, ja tak średnio to po prostu lubię. Jeszcze rozgrywka w pierwszej osobie to okej, ale cutscenki ja lubię, jeżeli są takie mocno filmowe, a nie takie w większości mają być, skrajnie w większości mają być pierwszoosobowe. Z jakimiś tam pojedynczymi chyba przypadkami, więc to mi się tak średnio podoba. Co jeszcze? No nie jestem pewien, jak będzie to strzelanie tam wyglądać, bo wiecie, co innego zobaczyć na gameplayu, a co innego samemu postrzelać. To nie będzie jakieś drętwe, czy jazda samochodem też nie będzie jakaś drętwa, bo no wiadomo, ta gra się na innych rzeczach będzie skupiać, na fabule, na rozwoju postaci i tak dalej, eksploracji, ale jak to będzie po prostu z tym strzelaniem, z feelingiem strzelania, modelem jazdy samochodem. Więc to są takie moje zastrzeżenia jak na razie co do Cyberpunka i trochę też jeżeli chodzi o optymalizację. No, dobra, może skończył, słuchajcie, ten temat Cyberpunka, bo nie zdążę się wypowiedzieć na jeszcze pozostałe swoje tematy. Ale piszcie w komentarzach, czy wy czekacie na Cyberpunka i... Bo każdy może wymieniać różne zalety tej gry, ale co wam się na razie tak może średnio podobać w tych gameplayach Cyberpunka? O, ja jeszcze jedną rzecz dorzucę, czyli interfejs. Ja rozumiem, że on jest taki mocno stylizowany, taki specjalnie, żeby pasował do tej gry, do tego Cyberpunku, do takiego... Czekajcie, jak to się mówi fachowo? Momencik, muszę sobie przypomnieć. Retro Future. O, to jest słowo, którego szukałem. Czyli to jest taka przyszłość, ale widziana w latach tak na przykład 80. Bo to jest po prostu takie Retro Future, to się chyba na to mówi. I to pasuje do tej stylistyki, ten interfejs z tym, że mi się po prostu tak średnio podoba. Bo wiecie, co innego stylistyka, co innego po prostu zwykła przejrzystość. Więc no, to jeszcze w sumie to bym do tego dorzucił. Dobra, to koniec się czepiania Cyberpunka. Ale też trzeba to robić, wiadomo. To nie jest tak, że ta gra będzie pewnie idealna. I tak, co tutaj, słuchajcie, zostały mi jeszcze dwa tematy. Jeden w sumie taki krótki, drugi dłuższy i może najpierw niech będzie ten pierwszy związany z ETS-em, czyli natking.pl9en. Kador, co sądzisz o dodaniu, wymienianiu części zużytych, zepsutych w garażu, żebyś mógł naprawić? Kurczę, nie wiem, czy kiedyś się nie wypowiadałem na bardzo, bardzo podobny temat, tylko nie pamiętam, czy to było w ETS-ie 2, czy w ATS-ie. Czyli generalnie, żeby w ETS-ie 2, bądź też ATS-ie, było coś w stylu, coś takiego, co mamy w Car Mechanic Simulatorze.
czyli wymienianie części samemu, naprawianie i tak dalej. I wiecie co? Nie wiem, czy bym coś takiego chciał, bo mamy właśnie ten Car Mechanic Simulator, tam to jest to dobrze zrobione w miarę, nie żebym był jakiś, nie jestem jakimś dużym fanem tej gry, ale doceniam po prostu, jak to jest to tam zrobione, więc szczerze mówiąc, ja nie jestem pewien, czy chciałbym coś takiego w ETS-ie, a patrząc na SC Software, jak oni działają, to wątpię, żeby coś takiego zostało dodane, bo spośród wielu rzeczy, które chciałbym, żeby zostały dodane właśnie do ETS-a 2, nie jestem pewien, czy akurat coś takiego bym chciał. Jeżeli by to zostało fajnie na przykład zrobione, to czemu nie? Słuchajcie, z tym, że to nie jest symulator mechanika, tylko symulator kierowcy ciężarówki. No chyba, że wiecie, byłoby to coś naprawdę prostego, co taki zwykły kierowca ciężarówki mógłby zrobić bez pomocy mechanika, nie wiem, wymienić koło, nie wiem, coś tam w silniku wymienić, jakieś świece czy coś, no nie wiem, jakieś takie najprostsze rzeczy, ewentualnie, coś takiego może jeszcze tak, ale czy tak pełny, żeby to było taki pełnoprawny symulator też naprawy ciężarówki i wstawiania części samemu, szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy akurat coś takiego bym chciał. I tu jest, słuchajcie, temat, to czekajcie, temat, który mi się zagubił, bo ja z tematami robię tak, że robię sobie po prostu screeny dla ułatwienia, żeby ich potem nie szukać w komentarzach. I jest jeden screen z tematem zadanym bardzo chyba dawno temu, który mi się zapodział, ale to był fajny temat i wiedziałem, że chcę się na niego wypowiedzieć, ale serio, on mi się gdzieś zapodział. Na szczęście go znalazłem, czyli Mateusz XD, co sądzisz o serii Mass Effect? O! To jest właśnie coś, ja chciałem się wypowiedzieć mocno na ten temat, lecz mówię, on mi się gdzieś zawieruszył, zapodział i no na szczęście udało mi się go odnaleźć. Więc seria Mass Effect to jest jedna, słuchajcie, z moich ulubionych serii gier w ogóle. Serio, w sensie, nie licząc Andromedy, okej. Nie licząc Andromedy, to jest definitywnie jedna z takich moich ulubionych gier w ogóle, ulubionych gier takich RPG, ulubionych gier, których akcja dzieje się w przyszłości, takich ulubionych w ogóle światów wykreowanych w grze, bo on był dla mnie taki naprawdę, o, przekroczenie prędkości, ajajaj, mam nacik, niedobrze. Bardzo mi się pod tym względem Mass Effect podobał. Ta fabuła, no strasznie mnie ta gra wciągała, ten świat, mimo iż taki mocno futurystyczny, kosmici w ogóle i wiecie tam, to był dla mnie i tak dosyć wiarygodny, świetne postacie, naprawdę piękne lokacje, no bardzo lubiłem, słuchajcie, serię Mass Effect. Ja miałem taką dziwną kolejność grania w te Mass Effecty, w sensie najpierw grałem w jedynkę, potem zagrałem w trójkę, a dopiero potem nadrobiłem sobie dwójkę, więc dziwna kolejność, co nie? Ale nie zmienia to faktu, że i tak bardzo mi się te Mass Effecty podobały. No i właśnie najbardziej to dwójka oraz trójka. Mam do tych gier ogromny sentyment. Ja się tak wkurzyłem, jak oni mi spierdzielili tę Andromedę. W sensie, no nie była to gra jakoś tak tragicznie mocno zła. Ale to po prostu nie było to, co poprzednie Mass Effecty. No fajnie mi się całkiem grało w tę Andromedę, tak dobrze było powrócić do tego świata. Ale no to już nie było, słuchajcie, to samo, niestety, no. Z tych wszystkich Mass Effectów definitywnie Andromeda była najgorsza, choć no mówię, nie była to aż taka tragiczna gra, bez przesady, ale no to nie było po prostu już to samo. Bardzo mnie ubolewa to, co się dzieje teraz z BioWare'em, bo ostatnia ich produkcja, wszyscy myśleli, bo było takie wcześniej myślenie, że o, Andromeda to wyszła tak, bo to robił jakieś poboczne, chyba jakiś inny oddział BioWare'u, a ten główny, co zajmował się Mass Effectem, robił Anthema. No i cóż, Anthem wyszedł gorszy niż Andromeda, więc jeszcze nawet w Anthema nie grałem, tylko jakąś beta jakaś tam była, to w betę sobie zagrałem. O, tutaj już się klient spodziewa dostawy, rada chwila, ale to zdążę. Więc grałem sobie w betę i tyle, nie widzę potrzeby grać w te Anthem, ale opinie są o tej grze po prostu no tragiczne w większości. To jak ona jest rozwijana, błędy, jak ona jest bez sensu często. Więc ja to nie wiem, słuchajcie, co jest, niby właśnie seria Mass Effect jeszcze kiedyś wróci, gdzieś tak słyszałem, że to nie zostało porzucone, no ale patrząc, co się dzieje w tym BioWare'ze, to ja nie wiem, czy chcę, żeby oni jeszcze to bardziej spartolili, no chyba, że dać im ostatnią szansę. No ale uwielbiam, słuchajcie, Mass Effect. Ja bardzo bym chciał, żeby kiedyś wyszedł jakiś remaster, taki porządny remaster tych starszych Mass Effectów. Oj, to by się grało, to by się, słuchajcie, grało. Może bym to nawet bardziej wolał niż kolejną nową Andromedę, nowego Mass Effecta. I też to jest jeden właśnie z tych światów gier, tych gier, z których ja bym bardzo, to bardzo chciał zobaczyć film, bo... No ale chyba, nie wiem, czy kiedyś nie było plotek, że powstanie, ale chyba teraz to już jest w martwym punkcie, no nie mam, słuchajcie, pojęcia. Ja zauważyłem, że ja bardzo rzadko korzystam z tego tutaj lusterka, żeby zobaczyć, jak blisko podjechałem. Ale od czasu do czasu sobie przypomnę. O, proszę bardzo, ej, to nie byłem wcześniej w Wenecji? Kurde.
O, tam już widać chyba te... Czekajcie, czy... Nie jestem pewien, czy tam widać te kanały? No tak może średnio, no... Ale fajnie, fajnie, że do Wenecji po raz pierwszy przyjechałem. Ciekawe, czy są tutaj też jakieś fajne zlecenia, bo właśnie na razie chcę tutaj jeździć we Włoszech. Więc kończąc temat z serią Mass Effect. Swoją drogą, co do Andromedy, to nawet nagrywałem z niej tam łącznie chyba paręnaście odcinków z tego było, jakoś po premierze właśnie tej gry, więc to tak... Jakby ktoś nie oglądał, może sobie zerknąć. No i w sumie... Możecie napisać w komentarzach, czy wygraliście w te Mass Effect. Jeżeli nie, to słuchajcie, gorąco wam polecam, bo to doświadczycie, mówię tutaj o pierwszych trzech częściach, doświadczycie bardzo fajne przygody w kosmosie, ze świetną fabułą, świetnymi bohaterami, wiarygodnym światem. Głównie polecam dwójkę oraz trójkę. Jedynkę to tak dawno w nią grałem, mało co z niej pamiętam. Jakieś pojedyncze kadry co najwyżej. Pojedyncze momenty z rozgrywki. Ja chyba jej nawet nie ukończyłem, jeżeli chodzi o jedynkę. Pamiętam, a właśnie, jeżeli chodzi o Mass Effecta 1, to ja byłem, nie wiem, przeszedłem tak z 80, 85, 90% tej fabuły. I wiecie co? Save mi się usunął. Ja nie wiem, jak to się stało, ale save mi się po prostu usunął i to była jedna z takich moich właśnie niemiłych przygód z save'ami. Usunął mi się jakoś, mi się wydaje, że sam, ale to cholera wie. I już nie chciałem się tej gry przechodzić drugi raz, ale tam wiecie, zobaczyłem sobie w internecie, jak to się kończy, więc mniej więcej wiedziałem. To więc, ale to mnie, OS, jak ja się wtedy wkurzyłem. Jak mi się ten save zepsuł, masakra, nie cierpię takich akcji. O i proszę bardzo, trochę tutaj jakoś krzywo, ale przynajmniej za pierwszym razem. Dobra, więc piszcie w komentarzach tematy. Zobaczmy, ile tutaj udało mi się zarobić, bo dojechałem na szczęście na czas, tam były jakieś mandaty. O, jeszcze sporo tutaj muszę tego doświadczenia zdobyć, żeby mieć kolejny poziom. Okej, słuchajcie, tak więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, cześć!